Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Dawno nie było nowego odcinka, bardzo dużo się dzieje, no ale dzisiaj nie mogłem sobie odpuścić, żeby czegoś dla Was nie nagrać, ponieważ dziś odbieram dealmakera z oklejania u Arka. Arek jest właścicielem Ceramic Pro Poland, marki bardzo znanej na świecie, jeśli chodzi o biznes detailingu. I też nie mogłem sobie odpuścić, żeby nie nagrać z nim odcinka na temat detailingu, na temat tego biznesu, jak ten biznes się robi w Polsce, czy jest to dobry biznes i ewentualnie jak można wejść w taki biznes, nie mając zbyt dużych umiejętności, nie mając zbyt dużej wiedzy na temat tego, jak to się robi. Także zapraszam Was serdecznie. Ja już idę teraz odbierać samochód, a cała rozmowa z Arkiem w dalszej części tego materiału. Wojtku, oto Twoje nowe auto po mega ogromnych zmianach. Powiem Ci, że kolor wyszedł idealnie. Idealnie. Bałem się, że będzie ciemniejszy, ale jest po prostu idealny. Żeby kontrastował z szybami, z tym wszystkim. Dokładnie. Jezu, ale żeście go odpicowali. Mega indywidualny projekt, mega dużo zmian. Lamp, no, black, super tak. Wyszło, nie? Inaczej przód wygląda, zupełnie inaczej. No ja jestem mega zadowolony. Czekaj, bo banan mi nie schodzi z twarzy. Dzięki ja w ogóle. Mega. Cieszę się, że Ci się podoba, bo to była no, duża tak naprawdę niespodzianka, tak? Czy wejdziemy w ten kolor? Natomiast tak, jest, wydaje mi się, 10 na 10. Nie, bałem się, że będzie ciemniejszy, a jest idealny. Bałem się, że będzie jaśniejszy, a jest idealny. Jeszcze zobaczymy, jak świetle dnia wygląda, nie? Dokładnie. Ale po prostu... No, śmiało, oglądaj. Dotyko jaki jest. Można teraz dotykać, można szorować po tej folii. Nie porysujemy, nic nie uszkodzimy. I też super, bo się niewiele odznacza od tej, nie? Dokładnie. O, widzę, że nawet tutaj podkleiliście i ja zabezpieczenie. Jaki mat jest na tym? No, powiem ci. A jeszcze muszę go z tyłu zobaczyć, bo X5 mają tył najładniejszy. No i bez znaczka, nie? Bez znaczka. Do tego mały dechroming, czyli dolna listwa jest na czarno. Na czarno. Tak. To jest akurat folią do zmiany koloru. Aha. I myślę, żeby wyszło też bardzo fajnie, to akurat po prostu to bardzo pasuje, tak? Do tego całego tyłu, tak, do tego pakietu tak, black, tak. który już nawet masz. Ale powiem Ci, nawet felgi się spinają kolorystycznie. Tak, bałem się, że będą za jasne, że pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Jeszcze jakieś modyfikacje techniczne, natomiast to jest zupełnie teraz inne auto. No. Dlatego proponowałem Ci, zanim wejdziemy w dokładki, w różne... Tak, to zróbmy najpierw to. I w tym momencie masz obraz, czego nam jeszcze brakuje. Ja uważam, że już temu autu naprawdę niczego nie brakuje. Myślisz, że w ogóle nic? A poszerzenie optyczne chyba? Oczywiście, wiesz, koło większe zawsze zrobi robotę. Tak. Wymiana koła to tutaj jest, wiesz, ogromna różnica, tak? Tak. Natomiast no, dla mnie to jest ogromna metamorfoza auta, tak? To jest w ogóle, szczególnie, że ta szyba przednia przyciemniona, ten pakiet black, przednie reflektory przyciemnione, PPF black. A właśnie też ten, nie? Super. No, piano też, kurczę. Ale w ogóle super wygląda monitor, jak z Macie, tak, nie? Tak. No i przede wszystkim, wiesz, wygląd to jest jedno, ale użytkowanie. Tak. Zobaczysz w tym momencie tak zwana funkcja antypaluch, to już Ci nie będzie przeszkadzało. Ale zobacz, tak naprawdę nie ma dużej różnicy, a jaka jest różnica? No dokładnie, no połysk ma, to jest ta rewolucja, tak? Do tego oczywiście skóry zabezpieczone, ceramic pro leather, odżywka, felgi, szyby. Poza folią masz pełen pakiet zabezpieczeń ceramicznych, tak? A jak zabezpieczyliście grill? Jest zabezpieczony właśnie folią. Ale w PPF-em? Mamy oczywiście, PPF-em, tak. Mamy oczywiście do tego modelu gotowy szablon, więc jest to po prostu wycięte co do milimetra no, dopasowane. Grzegorz mówił, że coś tam musiał Cię pomęczyć z tym trochę. Wiesz, proces przygotowania szablonu do takiego to projektu. To też jest, nie? PPF tak, to jest, tu masz bezbarwnego PPF-a, to wszystkie dokładki piano black, tak. A elementy lakierowane są PPF matte. A powiedz mi, to jeszcze się wchłonie? Takie tak, to jest, no, i tak się widzimy jeszcze za miesiąc. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ to jest bardzo duży projekt, bardzo rozbudowany. I tak naprawdę po miesiącu zawsze klient do nas wraca na kontrolę. Jeżeli gdzieś woda nie odparowała, jakieś drobne, mówimy o drobnych detalach, dokładnie, to wtedy przy przeglądzie to poprawiamy. No, muszę przyznać, że chłopaki się naprawdę sprawili. Tak wygląda najpiękniej z tego kadru, nie? Tak, to jest dlatego to ujęcie, które... zaraz po telefon po prostu. Ale to... Ciekawostek, Wojtku, to chciałem Ci zaprezentować. Zobacz, mamy drugie auto. Ogólnie mat jest teraz bardzo modny. I to jest czarny, nie? I to jest czarny. A on był czarny wcześniej? On był czarny, niemetalizowany. Szczerze, bardziej mi się wydaje. Ale zobacz, zupełnie dwa inne kolory, natomiast po folii PPF bardzo zbliżone. Tak. Bardzo zbliżony. Ja szczerze byłem w szoku, bo za chwilę Ci pokażę
Jaki tu mamy kolor? Fajnie, fajnie z tą Teslą, ale czekaj, ja sobie rozwiążę. Ale zobacz, tu mamy taki no, kolor. Tak, to był czyli to jest czarny. Tak, tak. I tu jest... Tu jest większa różnica. Tu jest większa różnica, prawda? Natomiast no, maty są naprawdę teraz bardzo, bardzo modne, więc myślę, że kierunek odpowiedni ale wiesz, masz... to jest super, lampy się super wciemniły, tak. Nie? Tak. Ja wiesz co, jeszcze jeden piękny manewr zrobię, włączymy te lampy i zobaczysz, jak to wygląda. Ale te tylnie też pięknie są, jak są przyciemnione, nie? No, no. Więc teraz mamy na dziennych... Ej, gdzie jest mój telefon? O, to jest, powiem ci, sztos. No i patrz, nawet nie trzeba go poszerzać za bardzo. Tak, nie? Tak, no, tak, dokładnie. Więc zmiana połysk na mat to jest no, zmiana po prostu całego auta. To, jest, no. to nie jest detal. To no, jest lusterka po prostu... też, kurczę, super. Dokładnie. Dach oczywiście masz w całości, również oklejony tak. matową. Tu widzę, formę, że się także... udało w ogóle to nie usunąć, a tu robi się jakieś zapachy. No i właśnie, pamiętasz, dlaczego trafiłeś do nas? Miałeś już no. dwa też uszkodzenia, więc no. też celem tak. nie była tylko i wyłącznie stylizacja. A tam z tyłu było. Dokładnie, no. masz dwa uszkodzenia. No bo tu było zrobiliśmy, głębokie, tak. To było głębokie, tak. to było do lakierowania. A tu, patrz, tu udało nam się to spolerować. Ale co? Nie ma najmniejszego nie ma śladu, tak? No, nie ma śladu. Dokładnie. Aż się chce jeździć. Dokładnie. Teraz na pewno i bezpiecznie. I z tyłu też te lampy, nie? Super. Tak, tak, tak. tak no, tak. macie. Ja. I co, łatwiej się będzie myło teraz, nie? Będzie się go łatwiej myło, ale o tym chciałbym z tobą porozmawiać na dobra. przy kawie. Dobra. I zapraszam dobra. teraz do dobra. Dobra. dokładnie opowiem, co tu zrobiliśmy. Dobra, dobra, dobra. Bo lista jest długa. Dobra, Arek, słuchaj, bo chciałbym cię zapytać o parę rzeczy związanych z tym dziełem sztuki, które dokładnie. stworzyliście tutaj w twoim studiu. Pierwsza sprawa jest taka, z tego co pamiętam, no to samochód był u ciebie przez niecały tydzień, prawda? Tak. Kilka dni. No to żeby taki efekt był, żeby tak wiele rzeczy zrobić, to po pierwsze jakbyś mógł powiedzieć, co dokładnie było zrobione okay. i jakbyś mógł powiedzieć, ile czasu na to wam zeszło, no bo to jest chyba bardzo czasochłonny proces. Dokładnie. Wojtku, lista pracy jest długa, będę musiał ściąga aż tak mieć, długa, że naprawdę, trzeba ściągać, tak. ale powiem od początku, ile nam zajęło to czasu i ile osób nad tym pracowało. Mhm. Nad projektem pracowało 3 osoby, mhm. średnio po około 8-10 godzin dziennie. Zacznijmy od początku. Auto miałeś kiedyś zabezpieczone, prawda? Tak, ceramiką. Od razu po wyjeździe z salonu. No, powiedzmy, że od razu, bo wiesz, ja robię dużo kilometrów, więc zanim zdążyłem dojechać na tą ceramikę, to z 5000 już zrobiłem. Dokładnie. Dobra decyzja, od razu świadomość, że wiedziałeś, że trzeba auto zabezpieczyć, mhm. to jest na pewno na plus. Mhm. Szkoda, że nie miałeś wtedy świadomości, że można zrobić tak naprawdę folię, że można zrobić coś więcej niż wiesz, ceramikę. Ja tą świadomość może miałem, tak? Okay. Tylko, że nie miałem świadomości, że można zrobić taki ładny matowy kolor. Okay. Wydawało mi się, że folia to taka folia, to sobie tam przykleję, wiesz, nie na widać maskę. Po prostu, tak, prawda? Tak, tak. Okay. No to tutaj właśnie fajnie udało nam się dojść do takiego podsumowania, że możemy i zabezpieczyć, i zrobić sterylizację. Tak, ale tak. idąc od początku, miałeś nałożoną ceramikę, czyli pierwszy dzień zajął nam kilkuetapowe mycie detailingowe, oczyszczenie i polerowanie. Zdjęcie ceramiki. Czyli to, co kiedyś zrobiłeś, my musieliśmy to zdjąć, więc tutaj jeden dzień przygotowania. Polerujemy całe auto, usuwamy ceramikę, myjemy kolejny raz auto i mamy przygotowane. Skąd wiecie, tak z ciekawości, skąd wiecie, że ceramika jest już zdjęta? Jak na przykład nie kropelkuje, czy... Tak, niesamowity efekt hydrofobowy, niesamowita śliskość lakieru. Mhm. I w tym momencie, jakbyśmy tego procesu tutaj nie zrobili, mhm. ta folia by się po prostu nie trzymała. Odklejałaby się. Czyli tak naprawdę, mhm. może nie początkowo, ale za miesiąc byś do mnie wrócił i powiedział, Arek, sorry. Czy wszystko mi spłynęło po prostu. Jechałem, ten efekt. Przepisowo po autostradzie i pa. Dokładnie, więc to jest klucz, żeby przygotować. I tak samo jak auta trafiają prosto z fabryki, czasami mają one coś nałożone. Mhm. My bardzo często polerujemy nowe auta po to, żeby uniknąć niebezpieczeństwa, że coś się może wydarzyć, tak? Czyli ta folia będzie po prostu nam się odklejała. Jak widzimy cień szansy, że coś takiego jest, robimy renowację lakieru w nowym aucie. W nowym aucie. Czyli pierwszy dzień polerowanie, później kilka pozostałych dni to jest co? Wycinanie szablonów? Wycinanie szablonów. I tu jest osoba, która nad tym pracuje. Czyli mamy swój ploter, mamy ogromną bazę szablonów i do twojego modelu jest praktycznie 100% z gotowych szablonów, tak? I tutaj jest Grzegorz, którego chciałem pozdrowić, bo jest przesympatycznym człowiekiem. Grzesiu, kawał świetnej roboty, nie miałeś okazji widzieć tego, dokładnie. Jak odbierałem samochód, także cieszę się. Bardzo ci dziękuję za pracę, którą wykonałeś. Tak, jak wiesz, my Grzegorza bardzo męczymy, tak. ponieważ szablon to jest jedno, a modyfikacja szablonu to jest drugie. I to jest robota właśnie Grzegorza. Czyli tak, mamy na to jeden dzień, zbieramy się wszyscy i na bazie
Twojego auta robimy konsultacje. Gdzie można ten szablon powiększyć? Gdzie można zmodyfikować? Zażyczyłeś sobie, że w miejscach, gdzie masz znaczki M, demontujemy te znaczki tak. i robimy po prostu folię bez rozcięcia. Tak. Zrobiliśmy to. Okay. Natomiast szablon trzeba zmodyfikować, usunąć ten znaczek. To wszystko są bardzo takie precyzyjne procesy, które no końcowo robią robotę. I chciałem oczywiście bardzo mocno pochwalić tak, za to, że nigdzie nie widać zagięć tej folii. Dokładnie. To jest nieprawdopodobne. Dokładnie. To nigdzie jest... nie widać, to jest folia, to wygląda jak lakier. Tak. To jest w przypadku PPF-a bardzo trudne zadanie. Bo jeśli nie wziąłbyś pakietu indywidualnego, to by tak dobrze nie wyglądało. Po prostu byśmy wycięli gotowca, który jest precyzyjnie przygotowany przez bloder, ale my nastawiamy się na perfekcję. My nastawiamy się na bardzo długie rozmowy z klientem, tak jak to było w Twoim przypadku. Na czym Ci zależy? Zależało Ci na stylizacji, ale też na takim efekcie wizualnym, żeby ta folia po prostu była niewidoczna. Tak. Dobra, Arek, teraz tak, czyli później mamy wycinanie szablonu. Dokładnie. Później wy się mordujecie z czymś, czego ja nie znoszę robić i powiem szczerze, jestem osobą, która gna do przodu, a wiesz, a zostawiam tyły, czyli tą precyzyjną, delikatną tak. taką pracę, taką wiesz, milimetr po milimetrze za sobą, ja bym tego nie dał rady robić. Tutaj wielki szacunek, że jesteście w stanie to robić. I co, i 3 dni kleimy? 3-4 dni kleimy. Tutaj naprawdę musieliśmy tą dobę wydłużyć z 8 godzin do 10, a... czasami niestety jeszcze dłużej, okay. No ale tak naprawdę ja często też zapraszam klientów, żeby zobaczyli ten efekt w trakcie prac, natomiast taki 100% efekt to jest dosłownie parę godzin przed wydaniem auta, czyli wszystko jest dogrzane, wszystko jest zawinięte, całe auto nie jest pochlapane, ale tak. na szczęście zaprosiliśmy naszego fotografa. Tak, przypadkowo przechodził przypadkowo, tutaj. Przypadkowo, tak. Pozdrawiamy Tomka. Twoi widzowie też zobaczyli i nasi, jak ten proces wygląda tak. w trakcie. I tu w tym przypadku twojego auta będzie jeszcze lepszy efekt, ponieważ będziemy widzieli lakier połysk, lakier... Czyli wy robicie przebitki w międzyczasie, w tym filmie będziecie mogli sobie obejrzeć, będziesz, jak to będziesz mógł zobaczyć też, jak idziemy z szablonem, jak oklejamy. Aha. Na filmie chyba będzie element drzwi kierowcy, które oklejamy. Będzie zdemontowana klamka, listwa, żeby gdzieś tam te wszystkie śmietki nam się nie wypłynęły. Śmietki. Dokładnie, bo pomimo tego, że my myjemy kilkukrotnie ten samochód, pamiętaj, zawsze coś może wyciągnąć. To są takie detale, tak? Tak. Dlatego to też brutalnie wygląda w takich efektach w trakcie prac, bo mamy zdemontowaną klamkę, wiesz, zdemontowaną listwę. Tak, jak po auta rozebrane. Dokładnie. Oczywiście możemy tego uniknąć, ponieważ czasami klienci pytają od razu. Ja nie chcę, żeby w moim seryjnym aucie cokolwiek było demontowane. I oczywiście, po prostu na klamkę będzie rozcięcie. Tak, boją się tego, że pewnie później ktoś powie, a panie, to było odkręcane. No, dokładnie. To nie, wiesz, nie podejmujemy się też rzeczy, już mamy na tyle doświadczenia, bo to już jest 10 lat, że nie podejmujemy się rzeczy, których po prostu jesteśmy w stanie uszkodzić, albo co jest procent szansy, że możemy uszkodzić, tak? Dobra, Arek, bo ja zakładam, że moi widzowie są w większości bardziej świadomi ode mnie, mimo że jestem fanatykiem motoryzacji, że taka folia PPF to jest zupełnie inna folia niż folia zmieniająca kolor, tak? Zdecydowanie. Ale właśnie dopiero jak pojawiło się na rynku coś takiego, bo tak, bo ja chciałem zabezpieczyć samochód, bo wiemy, jak teraz są lakiery robione, tak? Jakie są cieniutkie, jakie są rysujące się. Zresztą ja przez 10 tysięcy kilometrów już miałem kilka rys, prawda, na samochodzie. Dokładnie tak. I pewnie większość moich widzów wie, że ta folia PPF to jest zupełnie coś innego niż folia zmieniająca kolor, tak. Ale cenowo na przykład, no tak, ale w sensie jest to coś innego, ale dokładnie. Cenowo na przykład, no to jest przepaść, tak? To jest przepaść, tak. Bo powiedzmy, że jeśli zmiana koloru na mat w takim samochodzie to jest X, tak. To PPF matujący jest dwa razy X. Dokładnie. I powiedz mi, czym to się w takim razie tak już, no nie powiem naukowo, tak, ale czym to się tak, wiesz, tak różni, jeśli chodzi o użytkowanie tego samochodu? I czy faktycznie ta folia, bo wiesz, no ktoś może powiedzieć, a taka folia, taki pic na wodę, fotomontaż, tak? Tak. Czy faktycznie ta folia jest tak twarda i tak niezniszczalna, jak to się mówi, jak lakier? Czy też, nie wiem, faktycznie chroni przed jakimiś głębszymi rysami? Jak to jest? Dokładnie. Od początku odpowiem. Czyli tak, skąd bierze się cena? Cena bierze się z różnicy między rolką folii PPF, a rolką do zmiany koloru. To jest kilkukrotnie droższa folia, więc od razu usługa rośnie w górę. Technologicznie przełom. Tak? Folie do zmiany koloru, tak jak sama też nazwa wskazuje, to jest bardziej stylizacja. Natomiast jeżeli byśmy gwóźdź wsadzili w tę folię, ona pęka. Jeżeli wsadzimy w PPF-a, musimy ją ładnie we dwóch naciągnąć i użyć dużo siły, żeby ona pękła. Czyli technologia... Jest po prostu grubsza. Jest po prostu grubsza, jest bardziej elastyczna. Bardziej elastyczna. Wiesz, nawet nie samo grubość, tylko ilość warstw tej folii. Tak? Mam nadzieję, jak będzie chwila, to bym zaprezentował Ci na naszej takiej ściance, jak to działa. Jak to działa. Będziesz mógł troszeczkę się wyżyć na koniec dnia.
Proszę bardzo, to jest szczotka druciana. No użyj, użyj dużo siły, proszę cię. A co, mam to porysować? Masz to porysować, dokładnie. Oż, kurczę, miałem no, tak kiedyś szeroko porysowane. Ty, ale to zanika samo wręcz. Tak. Miałem tak kiedyś szeroko porysowane. A możesz sobie jeszcze... Uderzyć tak? Dokładnie. Dobra, już więcej się nie da. Dobra. Tu jest bezbarwna folia ochronna. A, no widzisz. Dlatego nie będziemy musieli lakierować. Patrz, jest zawinięta. Jest tak dobrze zaklejona, że nawet jej nie możesz zerwać. Dokładnie. O, jest, dobra. No. Przytrzymasz maskę? Tak. Uwaga. Ty, no faktycznie. Jak nowy. Twarda ta folia jest, naprawdę. Teraz pytałeś o elastyczność, zobacz. No. Normalna folia by się od razu już by tak, zniszczyła, tak? Także dlaczego to jest tak dobre? Tak. Kurczę. Dobra, a powiedz mi, czy taka folia PPF, zabezpieczenie taką folią z twojego doświadczenia, no bo masz wielu klientów, tutaj stoi Tesla, widziałem u ciebie Lambo, Rolls-Royce, Ferrari, tak. No cuda wianki. Wszyscy to robią. A czy to zwiększa wartość samochodu? Zdecydowanie. Tak, czyli klienci, jakby, którzy kupują samochody, myślisz, zwracają na to uwagę? Tak. Mhm. Z mojego doświadczenia, że ja swoje prywatne auto sprzedaję, to uwierzcie mi, ono jest zwykle droższe o 20% na 20%? Jak sobie dorzucam dużo, ponieważ przy 3-4 latach użytkowania moje auta są jak nowe. Tak. Ponieważ ten przód, okej, czasami warto zabezpieczyć tylko przód. Mhm. I to już jest to, co najbardziej się zużywa, tak? Mhm. Ale w perspektywie czasu klienci później doklejają boki, tył i tak naprawdę doklejają całe auto. Dobra, muszę się zaraz zadać pytanie. Mhm. Czy ściągacie tą folię przed sprzedażą? Zależy. Jak klient na przykład myśli, a pewnie było pod spodem lakierowane, aha, to jest jakiś... To oczywiście ściągamy. Wtedy klient widzi, że to auto faktycznie jest jak nowe. No tak, no bo pod spodem będzie jak nowe, bo dokładnie, było oklejone jak było czyli nowe. Zobacz, jaki jest też cel zabezpieczenia folią bezbarwną? Wyjeżdżamy z salonu, zabezpieczamy. Jeżeli faktycznie przyjedziemy po 2-3 latach, no czasami nie ma co zabezpieczać, najpierw trzeba polakierować jednak. Jasne. Tak? W twoim przypadku był w bardzo dobrym stanie auto i to był taki już ostatni dzwonek, bo mieliśmy oczywiście tam jedną ryskę, mieliśmy tak, jakieś tam parę tak, punktów tak, takich drobnych, ale to są jeszcze detale. Tak. No na 4 miesiące, nie? No, raczej. Dokładnie. Dobra, Arek, ale tak naprawdę jakby, no bo tutaj ten film będzie też u mnie na kanale i ja u mnie na kanale staram się zawsze jednak mimo wszystko porozmawiać o pieniądzach, o biznesie. Mhm. No i chciałbym przejść do takiej drugiej części pytań, które chciałem ci zadać, mianowicie do biznesu, bo jest, prowadzisz biznes bardzo, ja bym powiedział taki, nie powiem modny, tak, ale taki na czasie, topowy teraz tak, w Polsce. Że kiedyś był tuning, tak? Tak. Teraz jest detailing, teraz jest, są te studia. Ja w Krakowie kilku takich znanych detailerów obserwuję, natomiast no jednak marka, którą tu jesteś właścicielem teraz w Polsce, jest marką ogólnoświatową, znaną tak, wszędzie i tak dalej. Powiedz mi taką rzecz, bo ty 10 lat prowadzisz już to studio swoje, zresztą dokładnie, też jakby patrząc na to studio, jak ono wygląda, tak? Ten miejsce do wydawania samochodów i tak dalej, no to jest pewna sztuka już, tak? Tak. Bo dzisiaj przyjeżdżają różni klienci. Powiedz mi, Arek, czy łatwo jest się takiego biznesu nauczyć? To znaczy, nie wiem, jestem sobie Wojtek Woźniczka i nagle sobie myślę, kurde, kocham samochody, otworzę sobie studio detailingu, będę ludziom oklejał samochody w taki sposób, zabezpieczał. No ale później siadam i myślę, Jezus, przecież ja nie dam rady tego okleić, ja nie dam rady. Powiedz mi, czy łatwo jest taki biznes otworzyć? To jest raz. I dwa, czy można zrobić coś, co pomoże w tym, żeby zrobić to szybciej? Mniej, może inaczej, jak ja mam ludzi, którzy oglądają i na przykład robią sobie inne biznesy i nagle ktoś z moich widzów mówi, a może sobie dodatkowo założę takie studio detailingu, bo w mojej miejscowości, bo u nas tego nie ma jeszcze. Czy to jest łatwo, żeby to zrobić? Wojtku, nie jest łatwo. No właśnie. Nie jest łatwo, natomiast to wszystko zależy od odpowiedniego przygotowania. Mhm. My w tym momencie dzielimy się naszym 10-letnim doświadczeniem i otwieramy biznes franczyzowy Ceramic Pro i Kalacza. Mhm. Będzie to biznes, który tak naprawdę ciebie jako pasjonata motoryzacji ma nauczyć wszystkiego, co my robimy. Mhm. Czy my po prostu dzielimy się naszą wiedzą. Mhm. Twoi pracownicy przyjeżdżają do nas na szkolenie, mają później ciągłe wsparcie, to też jest bardzo ważne. Menadżerowie są szkoleni z technik też sprzedaży i z odpowiedzi. Słyszałem, że jakiś woźniczka szkolił ostatnio. Ale jest taki dobry gość, który dużo pomagał nam. Słyszałem, że nawet niezłe było to szkolenie. Okay. Dokładnie. Czyli tak, odpowiadając na twoje pytanie, jest to trudny biznes, ale z odpowiednim przygotowaniem. Nie ma czegoś takiego w Polsce chyba, nie? Jak franczyza tego biznesu. Jeszcze. Może są, ale może nie na taką skalę, tak? Ceramic Pro i Kawacza to jest tak naprawdę to jest pod jednym brandem, czyli bardzo mało firm jest, które mają powłoki ceramiczne i bezbarwne folie ochronne, topowe. Ceramic Pro to ma. Do tego mamy jeszcze, Wojtku, w tym biznesie
bardzo fajny temat, czyli zabezpieczenie jachtów, samolotów. Tak, tak. I to jest w ogóle super rzecz. Także moi drodzy widzowie, słuchajcie, bo nie wiem, jakie jest wasze podejście do zabezpieczania PPF-u, detailingu i tak dalej. Natomiast jest sporo osób z nieruchomości na pewno tutaj. Tak. Mnie Arek urzekł tym, jak w hotelu w Olsztynie na basenie odnowili szyby, tak? Odnowiliście szyby. Jak zabezpieczacie właśnie chociażby tego typu elementy w domu, tak? Tak, w nieruchomościach. Marmury, blaty, powierzchnie nawet drewniane. Także tutaj mamy tak naprawdę z Ceramic Pro całą gamę odpowiednich kosmetyków do zabezpieczenia. Konkurencja chyba tego nie robi. Nie ma chyba aż tak rozbudowanej konkurencji po prostu. Tak? Więc... Dobra, zostawmy jeszcze, bo ja cię o tą franczyzę jeszcze zapytam, bo to jest, mnie to kręci, nie? Także chodzi mi po głowie. Ja mam nadzieję, że będziesz jednym z pierwszych naszych klientów. Wiesz, także... jak to jest? Ja wyznaję zasadę, lepiej mieć 5% z modelki niż być modelką. Nie? Z każdej modelki niż modelką. Dokładnie. Ale do franczyzy wrócę. Natomiast chciałbym zapytać jeszcze tak, no bo dobra. Takie studio detailingu, no to tak, to musi być jakaś hala do wydania, do przyjęcia samochodu. Tak. Musi być miejsce takie robocze, tak? Musi być miejsce do wydania tego auta. Musi być jakieś właśnie, no to masz tutaj piękne oświetlenie, tak? To wszystko się świeci i tak dalej. Czy to są, jakie to są duże koszty? Bo kiedyś rozmawialiśmy, mówiłeś, że można otworzyć małe studio detailingu z 1-2 stanowiskami, ale też wielkie studio detailingu. Ja zakładam, że te koszty się różnią. Oczywiście. No ale trzeba mieć jakieś pieniądze na start, nie? Dokładnie. I powiedz mi, czy na przykład osoba, która, nie wiem, ma 100 tysięcy złotych, tak, przykładowo, i chce zainwestować w jakiś biznes, czy jest w stanie już taki biznes otworzyć z wami? Myślę, że tak. Tylko jak wiemy, jak też w nieruchomościach. Możesz kupić mieszkanie, a możesz kupić apartament. I tak samo możesz zrobić bardzo podstawowe, skromne wyposażenie studia detailingu, skromną halę, a możesz zrobić bardzo efektowną halę. Ja zachęcam do tego, żeby to jednak wyglądało, ponieważ samochody to jest kawa, to są rozmowy, to są spotkania. Ja wielokrotnie tu godzinami siedzę w tej hali i rozmawiam z klientami. Pamiętam. Po prostu podziwiamy. Byłem ostatnio, sushi jedliśmy nawet. Dokładnie, więc ja swoją firmę traktuję jako drugi dom. I bardzo często tutaj z klientami dużo czasu spędzamy przy kawie, na rozmowach. Nawet, wiesz, to nie jest tak, że już podziwiamy auto klienta, tylko ten klient przyjeżdża zobaczyć twoje auto, twój efekt, tak? Tak, i wtedy zaczyna się rozmowa, pokazujesz, bo jest bariera. No, także przez telefon jakbym powiedział, ile to kosztuje, no to pewnie byś odłożył słuchawkę i powiedział nie. Tak. Słuchajcie, jak usłyszelibyście kwotę, ile to kosztuje, znaczy możecie sobie zadzwonić do pierwszego lepszego studia detailingu i się dowiedzieć, to są duże pieniądze, tak? To są duże pieniądze, oczywiście ludzie, którzy mają samochody o wartości, nie wiem, 500 000 najwięcej, to raczej nie patrzą już na to w ten sposób, ale też, no właśnie, i teraz ci chciałem kolejną rzecz zapytać. No bo okej, ty jesteś w Warszawie, tak? Ty masz 10 lat na rynku, ty masz klientów, co tu przyjeżdżają z ochroniarzami, ochroniarze blokują ulicę, kiedyś tak słyszałem o takich sytuacjach. Dokładnie. Ale wiesz, jak ktoś otworzy z całym szacunkiem, tak, nie chcę ujmować jakimś mniejszym miejscowością, ale zakładam, że ten biznes też świetnie może działać w miejscowościach typu 30-40 tysięcy mieszkańców, tak? Tak, jak najbardziej. I teraz, jeżeli ktoś otworzy takie miejscowości, no to okej, ale nie namówisz klienta, który ma 5-letnią Skodę, żeby wydał 18 tysięcy na oklejenie PPF-em matującym, nie? Dokładnie. I teraz pytanie, co mamy do zaoferowania klientom w takich mniejszych miejscowościach? Nie wiem, przygotowanie do sprzedaży auta, czy co się wtedy takim klientom sprzedaje? Jest to detailing o tyle jest tak szeroką branżą, że tak naprawdę są dwie drogi. Czyli masz auto, tą Skodę, którą dobry przykład podałeś, na przykład bardzo dużo takich aut robimy, tak? Z całym szacunkiem dla użytkowników Skody, to są super auta, żeby dokładnie, nie było. Dokładnie. Ja nie chcę tego podawać jako antyprzykład, tak? Dokładnie. Ale jako przykład po prostu samochodu, wiesz, ja nie wiem, mam Skodę i chcę, żeby ona też wyglądała lepiej, żeby się odróżniała, żeby ją dobrze sprzedać. Skoda to jest chyba jedno z najlepszych aut sprzedawanych w Polsce, tak, więc dlatego też. I co się wtedy tam może? Jeżeli klient kupuje nowe auto, no to rozmawiamy o tym, żeby ją zabezpieczyć, bo zwykle to jest decyzja o zakupie nowego auta, właśnie pytamy, czy to jest na rok, czy to jest wynajem, czy to jest na 5, czy to jest na 10 lat. Jasne. A czasami mam informację, że panie Arku, no to auto zostanie już ze mną, dokąd będzie jeździło. I wtedy jest full pakiet. Dokładnie, bo to się opłaca po prostu, tak? Jeżeli wiesz, po czasie ma klient, nie wiem, po 2 latach już lakierować cały przód, bo ten jego rodzynek, to jego oczko w głowie, no już widzi, że jest po prostu tak zniszczone jak 10-letnie auto. Bo pamiętaj, od początku o tym rozmawialiśmy, lakiery są coraz gorsze, lakiery są coraz mniej trwałe, podatne na uszkodzenia, więc ta decyzja o bezzabezpieczeniu jest dosyć prosta i łatwa obecnie. Natomiast jak masz używane auto, to my też mamy taką zasadę, że nie namawiamy. Jakbyś przyjechał do mnie autem, które by się nie nadawało na PPF-a, to uwierz mi, ja bym ci tego nie sprzedał. Bym powiedział, Wojtku, za ile sprzedajesz to auto? No mówisz, że jeszcze pół roku jeździsz. Mówię, super.
zróbmy to przygotowanie do sprzedaży, czyli zróbmy jakąś renowację lakieru, zróbmy jakąś powłokę ceramiczną. Wypierzmy tapicerkę. Dokładnie, wyczyliśmy skóry, zróbmy coś, co przez jakiś czas też ciebie będzie cieszyło, żebyś się jeszcze tym nacieszył. Wystawiasz ogłoszenie, sprzedajesz auto i wróć do mnie na kawę, porozmawiamy o twoim nowym aucie. I teraz za tym idzie kolejne moje pytanie, no bo jeżeli rozmawiamy o tym biznesie, to mamy sytuację taką, że okej, flagowy produkt to jest zabezpieczenie powłoki, tak jak my to robiliśmy, tak? Dokładnie, wcześniej dokładnie. Miałem ceramikę, czyli ceramikę też robicie. Tak. Tu jest już taki full, tak? Czyli dokładnie. Zabezpieczenie PPF-em. Ale dobra, co jeszcze oprócz tego możemy temu klientowi zaoferować? Mhm. Czy właśnie, czy zabezpieczenie skóry, czy jakieś mycie detailingowe, tak? Mhm. Czy jaki jest wachlarz tych produktów, które można sprzedawać w tym biznesie? Bardzo dobrze tutaj zadałeś pytanie, ponieważ zobacz, co teraz zrobiliśmy. Mhm. Zrobiliśmy ogromny pakiet. I teraz o to auto też musisz dbać. No tak. Czyli co jakiś czas musimy się spotkać i zrobić. Dlaczego buduję sieć franczyzową? Mhm. Dzieli nas troszeczkę kilometrów, to da. A, czy ja mogę na przykład, jak będzie Ceramic Pro w Krakowie, to mogę tam pojechać dokładnie. I oni mi to ogarną. Jeżeli ja się podpiszę pod tym studiem, a buduję teraz taką... Okay. Już mamy kilka punktów autoryzowanych, natomiast ja chcę wyłonić najlepsze firmy w Polsce, zbudować to po prostu pod najwyższą jakość. Mhm. I wtedy... Mówię, Wojtku, 10 km od ciebie masz punkt, chłopaki przyjmują twoje auto i odbywa się bieżąca pielęgnacja. Jeżeli masz białe skóry, jak w przypadku Tesli, białe skóry, Wojtek, nasze dżinsy... Wyjął od razu, tak. Więc to nie ma, że ty przyjdziesz za rok, bo już byś musiał lakierować te skóry, tak? Więc musisz widzieć, że jest fotel niebieski, musisz od razu będzie wyczyścić. Załóżmy, że ktoś kupił auto 10-letnie, skóry były już zniszczone i tak dalej. Mhm. Czy my w takim studiu jak twoje też możemy dokonać renowacji takiej skóry? Tak. Czyli też tak. Dokładnie. A czy też osoby, które będą prowadzić na przykład taki biznes franczyzowy, będą mogły to robić? Wiesz, od początku my mamy już to 10-letnie doświadczenie, nie chciałbym obiecywać, że my nauczymy wszystkiego. Mhm. Zresztą, Wojtku, też bardzo ważna informacja, my też korzystamy z podwykonawców. Na przykład mam jednego człowieka, który pracuje przy wyciąganiu gnieceń. W fabryce FSO zaczął swoją karierę. Więc naprawdę ja sobie nie zdałem sprawy, że wtedy PDR istniał. To jest wybitny fachowiec, gdzie nawet nie chciałbym się tego uczyć, nie chciałbym poświęcić tych 20 lat, żeby dojść do tego perfekcji. Mm-hmm. Więc mamy wgniotkę, dzwonimy po wykonawcę, usuwa wgniotkę, a my robimy swoją robotę. Czyli po nim polerujemy ten element i tyle. Czyli też trzeba na pewno otoczyć się odpowiednimi firmami. Tak, wszystkiego sam nie zrobisz. Czyli nie jest to do końca taki samograj, ale bardzo dużo możecie pomóc jako centrala. Myślę, że w 90% to jest samograj, bo wiadomo, wiesz, usługi lakiernicze to jest zupełnie inna działalność. Mhm. Czy dobrze jest mieć już kontakty? Tak, właśnie, bo jak rozmawialiśmy, ja się zastanawiam nad dokładkami, tak? Mhm. I rozmawialiśmy o tym, że okej, ja tego nie robię, ale mogę zadzwonić do kogoś, kto coś to zrobi, tak? Dokładnie. Dobra. To jeszcze takie jedno bardzo konkretne pytanie. Powiedz mi taką rzecz, no bo wiesz, no, u mnie widzowie na kanale przede wszystkim są zainteresowani, no Wojtek, fajnie, gadacie sobie o tym, wygląda to dobrze, no ale ile na tym można zarobić, tak? Mhm. Ja nie będę cię pytał, ile ty zarabiasz, bo to też nie o to chodzi, ale ja cię zapytam trochę inaczej. I takie studio, tak, to jakie to są koszty? W sensie, wiesz, ile musisz mieć osób, tak? Czy te osoby, właśnie, czy ty na przykład jesteśmy w stanie wyszkolić takie osoby od podstaw? Czy też musisz ściągnąć kogoś z rynku, takiego mistrza tego fachu? No i później, jakie moce przerobowe ma takie studio? Mniej więcej możemy powiedzieć, ile kosztuje jaka usługa, tak? I już moi widzowie sobie sami to policzą, tak? Ile by mogli, biorąc pod uwagę właśnie, nie wiem, swój rynek i tak dalej. Powiedz mi, dobra, według ciebie, ile osób powinno minimum zatrudniać takie studio na początku? Czy właściciel musi mieć skilla w klejeniu tych wszystkich elementów, czy też nie? Czy potrzebny jest menadżer, czy też nie? No oczywiście wiadomo, to też specyfika, wiesz, czy ktoś robi inny biznes oprócz tego, tak? Czy ma czas, czy nie ma czasu. Jak ty to widzisz? Wojtku, ja odpowiem ci z mojego doświadczenia. No właśnie. Kameralne studio 120 metrów plus powierzchnia biurowa. Był moment, że zatrudniałem 6 osób. To jest dużo jak na tak małą powierzchnię. Tak? W tym momencie mamy 3 osoby na hali plus 1 osobę do obsługi plotera. Czyli 4 osoby. Czyli 4 osoby. Natomiast wiesz, do obsługi plotera. Normalne studio otwierasz, to raczej nie będziesz od razu miał plotera i jeszcze widzieć na sobą. Czyli 3 osoby. Ja bym to... 4 osoby, przepraszam, plus menadżer. Bo menadżer musi być jednak, żeby zarządzać. Tutaj muszą być pracownicy właśnie jacy.
Dobra, właśnie. I teraz, sorry, jeszcze tylko wejdę słowo. Cztery osoby, ale jaka jest wydajność takich czterech osób? One mogą dwa samochody naraz przygotowywać? No bo tak, rozmawiamy, wiesz, moje auto było tydzień. I to było też tydzień. Zrobiliśmy dwa takie pakiety. Czyli dwa auta robimy w tydzień. Bliźniacze, dokładnie. Okay. Czyli jeden pracownik odkleja praktycznie 5 dni jedno auto, drugi pracownik okleja kolejne auto 5 dni. I teraz trzecia osoba myje, przygotowuje to auto. Czyli to jest tak naprawdę pracownik myjni, ale no jednak myjni premium, bo... Ale ty nie przyjmujesz przecież aut do mycia, nie? Tutaj. Tylko i wyłącznie swoich klientów. Okay. Więc, a tych klientów jest już... No dosyć dużo, tak, więc... Czyli można ten biznes połączyć, na przykład, nie wiem, otwieramy go sobie w centrum handlowym, tak, mamy galerię, miasto 30 tysięcy mieszkańców, jedna, dwie galerie i otwieramy sobie przy galerii, a zbieramy tych klientów, oczywiście tutaj sprzedażowo się przydają umiejętności, tak, na zasadzie, a wie pan, tu ma rysę, tak, a moglibyśmy coś z tym zrobić i tak dalej, ale to jest budowanie tego biznesu, no ale dobra, robimy dwa auta przez tydzień, załóżmy, że robimy taki pakiet premium jak u mnie, tak, powiedzmy, że jest to kilkanaście tysięcy złotych przychodu, czyli można powiedzieć, że, policzę teraz tak bardzo na okrągło, tak? Okay. Niech to będzie, nie wiem, 18 tysięcy, razy 2 to masz 36 tysięcy, czyli powiedzmy 100 tysięcy przychodu można zrobić na takim biznesie. Masz do tego opłacenia czterech ludzi, plus oczywiście materiały, które no tanie też pewnie nie są, zakładam. Tak? Nie są. No dobra, czyli można powiedzieć, że taki biznes jest w stanie generować ponad 100 tysięcy, jeśli masz klientów na samo klejenie PPF-a. Dokładnie, ja powiem trochę na cyfrach, bo twoi klienci jak są możesz, bardzo... to super. Tak, bo wiem, że twoi widzowie tego lubią, po prostu. Z ciekawostek, jakie są pieniądze, jeśli chodzi o zarobki osób w detailingu, czyli pracowników. Mamy od osoby myjkowego, tak go nazwę, po specjalistę od oklejenia PPF. Mamy średnio widełki od 4 nawet do 20 tysięcy złotych. Takie są zarobki, jeśli chodzi o doświadczonego pracownika. W Warszawie. W Polsce. Okej. I tych specjalistów jest bardzo mało w Polsce. No mówimy, właśnie. Mówimy, dlatego są, no tam mówimy, właśnie. Wiesz, bo oczywiście pewnie widzisz tą górną granicę. Tak. I ona jest wysoka. No wiesz, no 20 tysięcy, ja znowu z szacunkiem, tak, bo ja staram się być naprawdę zawsze bardzo powściągliwy w jakichś takich, wiesz, osądach, tak, natomiast ja bym tego nie potrafił robić. Tak, oczywiście. To trzeba mieć naprawdę, wiesz, cierpliwość, naprawdę trzeba mieć ten, w rękach tę umiejętność. Nie? To są lata doświadczenia, no więc właśnie. W tym momencie ja mogę ci wyszkolić detailera, który zrobi renowację lakieru, nałoży powłokę ceramiczną i tą wiedzę będzie zdobywał i w miarę będzie się w tym rozwijał. Natomiast ja ci nie zagwarantuję, że przez tydzień wyszkolę ci pracownika i zrobić taki pakiet. To są lata doświadczeń. I to jest też... No i jak my to obejdziemy? Obejdziemy w bardzo prosty sposób. Ja już mam po prostu tak naprawdę bazę osób, do których mogę się odezwać, które w danym punkcie franczyzowym mogą pracować. Więc, w Krakowie też? Myślę, że tak. Okej. Myślę, że tak. Dobra. Więc ludzie i jakość to jest tak naprawdę najważniejszy czynnik. Teraz porozmawiamy, ile to kosztuje. No właśnie. Te ceny są tak naprawdę bardzo otwarte, przejrzyste, bo wejdziesz na stronę Ceramic Pro i widzisz. I widzisz, tak? I widzisz też, ile produkty kosztują. Więc... Dobra, zrobienie X5 na takie coś to jest 20 netto. 20 netto w takim pakiecie. Już wszystkim. 21 netto. 21 netto. bardzo, bardzo, tak jak powtarzam, pakiecie indywidualnym. No bo to jest dużo rzeczy jest było robionych, tak. Tu wiesz, Wojtku, mówimy, patrzymy o PPF, a miej też świadomość, że tu jest wszystko też ceramiką zabezpieczone. Masz szyby, felgi, skóry, po prostu wiesz, cały detailing. Właśnie, bardzo ważna rzecz, która mnie po prostu, wiesz, kurde, kupujesz to nowe auto i masz taką mięciutką, fajną kierownicę, nie? Taką, kurczę, to auto zrobi 15-20 tysięcy i tak, więc już się szkli. Tak. Fotele się szklą. Dokładnie. I myślisz sobie, kurczę, no jak to wyglądało jeszcze ceramika, pół roku jeszcze temu. Ceramika, wiesz, rozmawiamy o foliach, ale przy tych foliach musi być też ceramika. Tak. Kupujesz jasne, kremowe skóry, białe skóry bez ceramiki, po miesiącu my nie jesteśmy w stanie doczyścić. Doczyścić. To jest proces renowacyjny, więc odpowiednie zadbanie od samego początku. Dobra, Arek, no to ostatnie pytanie, bo też nie chciałbym, żeby u mnie te filmy były zbyt długie na kanale, a wydaje mi się, że naprawdę daliśmy dużo fajnych, fajnych informacji. Jak się do ciebie zgłosić? Gdzie się do ciebie zgłosić? Jeśli ktoś z moich widzów chciałby pomyśleć o tym, żeby taki biznes prowadzić. I teraz pytanie, komu będzie najłatwiej? Tak? Czyli jaki na przykład powinieneś mieć już biznes? Wiadomo, jak masz już mynie, no to pewnie będzie najłatwiej. Ale właśnie, czy to jest na przykład ktoś, kto jest dealerem samochodowym? Czy to jest ktoś, kto na przykład, nie wiem, ma jakiś inny biznes związany z motoryzacją? Wiesz co, Wojtku, fajnie mieć już jakąś nieruchomość, czy to działka, czy to hala, no czy właśnie, to ułatwi. Druga droga to oczywiście wynajem, na przykład na myjni, gdzieś w centrum handlowym. Natomiast
warunki w tym biznesie są bardzo ważne, czyli odpowiednia wilgotność, temperatura. Te myjnie trzeba naprawdę w podziemiach bardzo dobrze przygotować w tych centrach handlowych. Więc fajnie, jeżeli twoi klienci na przykład mają tego typu hale, na pewno jest im łatwiej. Natomiast wentylacja dobra? Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, to jest wszystko, co ja, wiesz, ja zaczynałem od małego garażu. Ja przelałem te wszystkie Bill moje... Gates. Tak, ja przelałem te wszystkie moje problemy na kartkę i budując halę, wiedziałem, co trzeba zrobić, żeby to działało. I tak naprawdę teraz widzisz, ja za rękę mogę poprowadzić swojego inwestora i powiedzieć mu od A do Z, jak wyposażyć, jak wybudować nawet to studio. To jest bardzo ważne. A teraz, czy będzie łatwiej osobie, która prowadzi myjnię? Powiem szczerze, chyba będzie trudniej, wiesz, bo pewne nawyki, szybkość pracy na zwykłej myjni, a zderzenie ze ścianą detailing, to są dwie różne tak naprawdę działalności, więc bardziej wolałbym z tobą zrobić ten biznes jako pasjonata, który rozumie, że ten pakiet trwał tyle, ile trwał. Tak, tak. I wolałbym tak, to zrobić z osobami, które chyba nie mają styczności z tak zwaną myjnią. Więc inwestorzy, których poprowadzę za rękę, przedstawię cały biznes. Dobra, ostatnie pytanie, Arek, bo wiesz, ja jestem fanem wolności finansowej i biznesów pasywnych. Czy studio detailingu może być biznesem pasywnym? Odpowiednio zbudowane, odpowiednio... Wiedziałem, wiesz, że tak, musi być hierarchia, musi być świetny menadżer, musi być zaufanie, musi być zespół. Tak, jak najbardziej tak. Ale trzeba na początku włożyć trochę swojej własnej pracy, żeby to zbudować, tak, żeby to gdzieś tam utrzymać, odpowiednio motywować. No i chyba to, co ja zawsze mówię we wszystkich biznesach, nieważne jaki biznes prowadzisz, jeżeli masz tam ludzi, to po jakimś czasie z tymi najlepszymi po prostu powinieneś się dzielić zyskiem, powinieneś się dzielić dochodem, powinieneś się dzielić pasją. Tak. I wtedy to ma sens, bo inaczej to ci ludzie po prostu od ciebie odejdą. Tak? No oczywiście, dokładnie. Wiesz, Wojtku, tak twoja kariera, zacząłeś też się dzielić tą wiedzą. Zresztą ja z twoich książek bardzo dużo czerpałem i to każdemu bardzo opowiadam. Ja przy swoim 10-letnim doświadczeniu w branży też chcę się podzielić tą wiedzą, bo chciałbym budować w Polsce najlepsze punkty detailingu. Po prostu, żeby ta jakość była taka, jak widzimy za plecami, tak? Żebyś ty się cieszył, żebyś ty pokazywał te samochody. Bo tak jak w każdej branży, no wiadomo, z jakością bywa różnie, tych firm jest bardzo dużo. Tak. Więc czy dla twoich widzów będzie taki wywiad atrakcyjny? Nie wiemy tego, prawda? Natomiast ja chcę dać przekaz, że mówimy o turbo jakości. Tak. Bo ostatnio mieliśmy zresztą wizytację z Korei, z naszej centrali. Widziałem na Instagramie. Tak, i powiem ci tylko, taką szybką relację, no dowiedzieliśmy, że jakościowo w Polsce mamy naprawdę turbo jakość. Ja jestem z tego dumny. Ale kurde, my Polacy zawsze, jak już bierzemy się za coś, to robimy to naprawdę dobrze, tak? Bo jesteśmy nauczeni jednak z takiego okresu sprzed początków kapitalizmu, że trzeba się naprawdę napracować, a nie na odwal się coś robimy. Dokładnie, nie? Dokładnie, więc fundamenty mamy dobre. Tak? Kiedyś ludzie potrafili regulować zawory na silnikach użytkownicy, a teraz jest napisane nie pij oleju, nie? W instrukcji obsługi do samochodu. Dokładnie, tak? Dokładnie. Dobrze, ja jedna rzecz tylko do widzów też u mnie na kanale. Słuchajcie, bonusowo jeszcze, bo nie wiem jak to będzie też u ciebie, ale bonusowo pokażemy wam, jak wygląda w praktyce takie zabezpieczenie za chwilę, bo Arek ma taki fantastyczny sprzęt, jak to się nazywa? Wowbox? Wowbox, dokładnie. To też fajny atrybut sprzedażowy, tak? Dla klienta, nawet ja bym powiedział, że to jest taki przedmiot, który pomaga w sprzedaży. Tak. Pokażę wam, jak fajnie można pokazać sprzedażowo klientom. Pokażemy kilka gadżetów. Tak, tak. I za chwilę. Dobra. Super, ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję, to była przyjemność. Oczywiście dziękuję ci za to dzieło sztuki, które tam z tyłu. Dziękuję wszystkim twoim chłopakom też, którzy kleją. Rozumiem, że samych facetów masz, nie? Samych facetów, bo widziałem u znajomych naszych wspólnych tam z innych miast, że też dziewczyny kleją. Dziewczyny kleją, dziewczyny wymiatają. Znają dziewczyny, które działają, więc jak najbardziej. Też trzeba taką sztukę mieć w ręku i kobiety mają to. Mają, bo są manualnie. Dokładnie. Też tu jest precyzja. Kobiety się odnajdują. Także i oczywiście dzięki Grzesiu za fantastyczne wycięcie szablonów. Wszystko jest idealnie docięte. Rewelacja. Super. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia. Dzięki za wizytę. Dobra, słuchajcie, bo tutaj Arek ma takie fajne sprzęty. Chciałem wam je pokazać, bo mi się strasznie podobają. Przede wszystkim mi się bardzo podoba to urządzenie. Mogę mówić, że jestem zahipnotyzowany, jak na to patrzę cały czas. Arek, opowiadaj, co tutaj masz i dlaczego to jest takie fajne. Okej, widzisz, to obrazuje, po co zabezpieczyć auto powłoką ceramiczną. Czyli ten efekt, który miałeś początkowo u siebie na aucie. Efekt hydrofobowy. Tak. Zauważ, że maska jest sucha cały czas. Tak. Kropelki spływają tak. I tak naprawdę mamy
utrzymanie samochodu w czystości, deszcz tam pada, wszystko spływa, efekt hydrofobowy, niesamowicie fajna sprawa. Tak. Przy foliach na szczęście też już mamy ten efekt hydrofobowy. Czyli u mnie też to i jest. Tak, jeżeli masz, na tej folii mamy górną warstwę też hydrofobową, więc działanie masz. Czyli kładzie się ceramikę na folię? Nie. Nie kładzie się. Aczkolwiek jest dedykowana Ceramic Pro, ale to zrobimy po roku. Jasne. Czyli ta warstwa, która jest oryginalnie, myślę, że spokojnie rok będzie i zobaczysz ten efekt, który masz tutaj pokazany, tak? Przejdźmy kolejny gadżet. Ten wowbox, bo to jest najlepsze. To jest niesamowite. To chyba zobrazuje bardzo szybko, dlaczego bezbarwna folia ochronna. O, odkurzacz się włączył. Nie chcę zasłonić widzom, ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Robi dobre, to jest dobre, robi. No i teraz... O, jesteś gotowy? Jestem, aż się zakopciło, patrz. No, właśnie. Wojtku, tak by twoja maska wyglądała po jednej trasie po autostradowej. Lewej, a tu jest po prawej już sobie to, ja to zawsze to porównuję do jakiego efektu. Jedziemy za tirem. Tak. I mamy coś takiego. Mamy coś takiego. No. Więc mamy maskę do lakierowania. Jeżeli coś takiego by się wydarzyło na folii i folia będzie nawet podziurkowana, gdzie naprawdę ona jest tak gruba, bo ma 200 mikronów. Wiesz, 200 mikronów, bo normalnie jest... lakier na takich autach teraz to jest mniej, 180, chcesz, chcesz wiedzieć? No. A podziel tą sumę. Którą 100 mikronów? Nawet dolne partie czasami mają po 60-80 mikronów. Naprawdę? Tak. A są rekordy ostatnie, nawet z tego miesiąca 40 mikronów wynik. Już nie będę zdradzał marki, ale ogólnie to jest problem wszystkich marek, więc... Fajnie zobrazowane? Tak. Po co folia? No, dobra, dobra. Więc ceramika dlaczego? Wiesz, to też trzeba porównać budżet, bo jeżeli faktycznie no będzie to kwota zaporowa, to moim zdaniem podstawa jakakolwiek to jest to, co tutaj widzimy, tak? Tak. I jeszcze Wojtku kolejna... I to jest też tak, kolejne urządzonko. I to jest też nowość od Ceramic Pro, dlatego mówimy o tej, o czemu Ceramic Pro się wyróżnia. Mhm. Mamy również też folię do przyciemniania szyb o 4 stopniach ściemnienia. Fajny gadżet pokazujący, widzisz, fajny, jak to jest radzi. Tak. O, to jest najciemniejsze. A to jest najciemniejsze. To jest tak. Folia a la gangsterka. To jest gangsterka, dokładnie. A tamte są takie zwykłe. Więc myślę, że te wszystkie gadżety nie są tylko gadżetami. Wiesz, no nie mógłbym ci teraz obrzucić twojego auta kamieniami, żeby ci to pokazać. No nie, tak? No nie, no nie, no nie będziemy tutaj mieć. Więc w tym momencie po prostu jakby mam też drugą maskę, zrywamy tą folię, mogę ci jeszcze raz pokazać ten test, gdzie kamienie strzelają, ściągamy folię. I maska jest, i maska jest cała, super, nie lakierujemy, super, także... Super. Dzięki, tak to słuchaj, no, to mi się najbardziej podoba, zawsze jestem taki zahipnotyzowany, mogę na to patrzeć, wow, fajnie. Dokładnie. Super, dzięki wielkie za zademonstrowanie. Ja również dziękuję ci za odwiedzenie mojego studia i do zobaczenia. No, jeszcze nie mogę doczekać, aż wyjadę na ulicę. Super. Do zobaczenia.